ćwir. Ach, jaki piękny poranek. Nie ma to jak wysrać się rano do wanny. Kurde, te płytki mi się rozpierdalają. I tu, i kurwa tam. Puk, puk, jak twoją matkę. Dzień dobry, sąsiad, co tam słychać? Chodź tu, chuju. Co się stało? No popatrz to. O Jezu, kurwa, wygląda tu, jak łaźnia tam... w Czarnobylu. Ale, sąsiad, ja mam pomysła. Pomógłbyś mi, a nie jakieś pomysły głupie. Co by to było? Pomysły głupią, pierdoli, tak się zna. Kurwa, patrz. Meble z Ikei? Tak, meble, ty się kurwa głupi. Będziemy to składać? To a są nie, to płytki z Castoramy, sąsiad. Chodź, idziemy poskładać. Aż mi ujrzyło. Myśmy to składali, ja kurwa, do świąt. Chodź, musimy wyprowadzić najpierw wszystkie meble. Dobra, na najpierw ja wyprowadzę ciebie na spacer. A potem ja ci wsadzę do buzi. Raz, dwa, trzy. Dobra, dobra, ty się wyciągamy nie ociągaj, to łóżko. Dobra. Następnie meblościankę. I jeszcze kibel. Tak, tędy proszę i kibel. Kurwa, jak ty tu mogłeś w ogóle srać? Dobra, odjebmy to. Pff, ała! Chuj w oko lewe. Pff, ała! Boli! Patrz co ja mam. Dobra, dawaj ty duto, dawaj ty młotek. Tak, 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 sąsiad. Zestaw małego szambonurka przecież. Młota to chuj, nie robota, patrz, tak się to robi. A kurwa mój palec, ja pierdolę. Ja się chciałem zapytać, w czym ty chciałeś nurkować, sąsiad, jak kurwa kibel wynieśliśmy. Co za debil. Dobra. W twoim ryju. Otwórzmy miskę tutaj babki. Dobra, to ja idę kafelkować. Ta, pogadaj się, dobra. Wyciągam te jakieś czeskie gówniane lepidło tego starego grzyba czerwonego. Proszę, gówno w proszku tego cymbała czerwonego. I zmiksujemy i zrobimy kartofle. wow, robią się kamienie, fajnie jest. No i co, masz ten tak, kraj? Tak, mam. To budyń, dawaj. Masz, smacznego. Zajebiście. Trochę się nie trzyma, ale to dawaj, trzeba przytrzymać. Następna kluska, jedz. Dobra, teraz tutaj. O, trzymaj się. Dobra, kurwa. Dawaj, masz następną kluskę. Tyś to jest kurwa głodny, sąsiad. Ej, mam jeszcze jedną. Co ty odpierdalasz za jogę? Pomóż mi lepiej, a nie tutaj. Co za idiota. Trzeba przytrzymać, żeby się przykleił. Dobra, czekaj, mam wibratory moich starych. Wybierz sobie, który chcesz sobie w dupę wsadzić. O, wszystkie wsadziłeś. Co sobie w dupę grabię, wiesz? O, fajnie. No, no to jedziemy dalej. Masz kluskę. Jeszcze. Dzięki. Żryj. A kurwa! Ja nie mogę, sąsiad, idź pan w pizdu, ale z ciebie majster, wydupiaj mi z tym. No i co? Jezu, o! Co teraz wymyślisz, co? Mamy szpachle do gładzenia. Pamiętam jak ze szwagrem piliśmy w Niemczech i żeśmy szpachlowali samochody stare. Jak ty szwagra nie i masz. I jeździliśmy tak, w górę i w dół. Dobra. Jedna kluska, dwie kluska, trzy kluski, hopie robimy i mamy idealną zaprawę. I teraz patrz jak się kafelkuje kibel. Ucz się od mistrzów. Widać, że twój pobyt w Anglii nie poszedł na marne. Oczywiście, oglądałem 5 sposobów na YouTube, nie? 5 sposobów na kibel Castoramę. To ja tutaj kafelkuję. A ja większą porcję tego gówna dam. Patrz jak mi zajebiście idzie. Normalnie jestem urodzonym kafelkarzem. Tak, tak, tak. W ogóle, cieszę się, że się w ogóle urodziłeś. Zobaczymy jak jest ciebie kafelkarz. A ja zrobię to tak, o, wedle uznania. Też się cieszę, że się urodziłeś. Żartowałem, wcale się nie cieszę. No i co? Zajebiście. No wiem. Ogólnie to porównajmy sobie. Fajnie to wygląda. No zajebiście. No kurwa, coś to odjeb, ty puknij się w ten twój pusty, co, kurwa kalafior. Ty chyba głowę dla ozdoby nosisz, patrz, zrób to tak. Widzisz? W poprzek, kumasz to. No to chuj, od nowa robimy, nie? No ja to pierdolę, nie będziemy. Kurwa osioł. Nie będziemy tego odklejać. Patrz, ty to postawiłeś tak, a to ma oklapnąć. Jak mój fiut, kiedy się spuszczy no, na ciebie. Tak, tak, rozumiem cię, chuju. Dobra, no to... No, chuj, no to jedziemy z koksem. Od nowa, nie będziemy przecież tego odklejać, nie? Gramy w squasha. Dobra. I jedziemy. Jedna warstwa, druga warstwa. Dobra, to ja wyciągam następne płytki i już tutaj trzecia daję. Warstwa. Dobra, układamy tak i będzie teraz fajnie. Kurwa, i co? Za dużo. No to trzeba ujebać. No bo tak zrobimy po skosie. Chuj, patrz. Tak się to robi. Ja to jestem zajebisty. No i dobra, idealnie dopasowane. No i co? Kurwa, sąsiad! Ja pierdolę, tyś to jest po prostu kretyn. Czy ty masz masło w mózgu? Czy kurwa ktoś ci tam nasrał? Patrz, ty to zrobiłeś tak, nie tak, to ma być tak. Rozumiesz? Ja pierdolę, imitacja kurwa prawdziwego dobra, majstra. Dobra, weź już to zostaw, tak idź mi się podoba. Idź chuj. Nie no da się. Cię odjebał. Nic, osrałem ścianę. Dobra, no to robimy jeszcze raz. Dawaj to, rzucaj. Dobra, masz.
frisbee, kurwa, tak się to. No, a ja tutaj robię. Już kleję, bo on się nie nadaje do tego. No. I raz, i dwa, i cztery, i 150. I 8, i 10. Chodź tu! No i zobacz, widzisz? Ja to potrafię ci odjebać. No i zajebiście, no. W ogóle, dobra. Teraz to wygląda fajnie. To teraz dajemy tutaj. Dobra, ten nocnik przenośny. Weź to zamontuj. Dobra. Jedna, druga strona. Opie urządzenia sanitarne to ja mam w małych rękach z plasteliny. Dobra, jeszcze prysznic. Będę się kąpał. O, tutaj wsadzę. Pisiora. Zaraz tu załaduję dwa patyczki. O, trochę, dobra. Idealna odległość. Tu wkręcimy. No i po coś mi tak jak... Mamy lornetki, bo to jest zabezpieczenie antykoncepcyjne. Kurwa, jednak se nie wsadzę, no. W dupkę sobie potem mi wsadzisz. Będzie fajnie. O, ale fajnie. Dawaj te łóżko. Prycie, kurwa, żydowską. Pchamy. O! Kurwa, nie mieści się. Co teraz? Kurwa, kibel ci się zwęził. Coś ty narobił. Ale czekaj, ja wiem jak to zrobić. Patrz. Dobra. Amputujemy tej dziwce nogi. Dawaj, obcinamy. I lecimy bez zabezpieczeń, jebać BHP. Mam to w dupku. I teraz patrz. Jeb. I jest już niepełnosprawna. I co? Jajco. Dobra, to dawaj to teraz. Mieścimy ją, dawaj. Środka. Ty odpadzie z Czarnobyla. Tak, pogadaj się. Dobra, tutaj trzeba to pięknie uszczelnić, żeby woda się nie wylewała. Dobra. No dobra, pogadaj się. A ja tylko jeszcze korek wsadzę. Z dziurki do dziurki. Kurwa! A gdzie ty chcesz mi to, kurwa, w dupę wsadzić? No? Trzeba dziurę zrobić najpierw. Skąd ty miałeś wiertło w kieszeni? W dupie. Ty małe. Sąsiad, wiesz, że na dole miałeś kompoty? I to ci wszystko zgnije i się przeterminuje. Wiesz, sąsiedzie, że to jest twoja piwnica tam pode mną? Tak? No to świetnie, pociągnę ci z ubezpieczenia.